pogoda. Niestety zgodnie z zasadą białe wygrywa, czerwone przegrywa. Zresztą posłuchajcie sami. W nocy pogodnie, ale miejscami mglisto będzie na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. W pozostałych regionach Polski sporo chmur, z których lokalnie pokropi przelotny deszcz. Najwięcej opadów pojawi się jednak w górach. No i tu uważajmy, zwłaszcza rano, wychodząc jutro na szlaki. Niestety, niektóre szlaki mogą być bardzo mokre. Gdzieniegdzie przejdą też burze. Termometry zanotują od 6 stopni na Pomorzu, 8 na Suwalszczyźnie, 12 w centrum kraju, do 14 miejscami w Małopolsce. Wiatr przeważnie słaby, jedynie w czasie burz porywisty, dmuchać będzie z różnych kierunków. Jutro słonecznie i bez opadów na północy i zachodzie kraju. Poza tym chmury i miejscami przelotny deszcz oraz burze. Temperatura od 16 do 24 kresek, czyli jeszcze nieźle. Power Play. W tym tygodniu razy dwa. Na początek Jaro, który podobno, jak sam twierdzi, jest mistrzem z świata w czułości i twierdzi, że tak, tak, jest dobrze. Jest dobrze, tak, tak, jest dobrze. Reklama. Uwielbiałem John. Chciałem śpiewać jak on. Nosiłem spodnie jak on, obcisłą koszulkę, zapuściłem włos, ale dłużej już nie mogę. On chyba przesadził. Garnitur, krawat, może zacznie grać w golfa. We wrześniowym popcornie John Bon Jovi, Enrique Iglesias, Eminem, Tom Cruise, Guano Apes oraz Mateusz Kusznierewicz w rubryce Czas na Sport. Popcorn 100% czadu. 14 ton materiałów wybuchowych, to brzmi dumnie. Telewizja Kraków, RMF FM, Interia.pl oraz Super Express mają zaszczyt zaprosić na Piromaniadę, największy pokaz sztucznych ogni, laserów i iluminacji w Polsce. Czołówka polskiego roka, magia świateł i wielkie boom. To wszystko 2 września na Lotnisku Pobiednik w Krakowie. Sponsorzy: strategiczny Lek, producent piwa bezalkoholowego, główny BNG, krakowskie lody z rycerzykiem. Droga do Sydney! Nic mi się nie stanie, prawda, Brianie? To nawet nie jest sport kontaktowy. Taekwondo oznacza bez kontaktu. Oglądaj pokonanego Lee Evansa w dzisiejszym odcinku Drogi do Sydney o 16 i około 21.35 w RTL7. Jak wejść do sieci? Co to jest portal? Jak założyć darmowe konto? To proste, z PC OK Internet. Tylko z wydaniem specjalnym PC OK. Bestseller Pascala, internet praktyczny przewodnik. Oraz CD-ROM z programem Onet Poczta, darmowym kontem i przeglądarką. Nie komplikuj tego, co proste. PC OK Internet, już w kioskach. Chociaż nic nie pożyczyli, mieli dług. 6000 to niespłacony dług. Nie byli w stanie go spłacić. Daj się mi te pieniądze. Film Krzysztofa Krauzego Dług. Już w sprzedaży na kasetach wideo. Polecają ITI Home Video, RMF FM i Telewizja TVN. Zajrzyj na stronę www.interia.pl. Pamiętaj, ty też możesz mieć dług. Po reklamie. Come on, baby.